Dzień dobry, moiściewy. Spod fortu po austriackiego na nowym kleporzu wita was krakowski uśmiech, który dzisiaj jest. Oczywiście nie sprawdziłem przed nagraniem, sprawdzę teraz. Środa, 18 października. Tak, części popularno-naukowej nie będzie, bo oprócz tego, że jest to fort po austriacki, jeden z elementów twierdzy Kraków. No bo nie wiem, czy wszyscy wiedzą, czy nie, ale Austriacy zrobili z Krakowa właśnie takie miasto twierdzę. Z Wawelu zrobili sobie koszary i dookoła Krakowa właśnie takie forty pobudowali. Tutaj w PRL-u było coś. Nie mogę sobie przypomnieć. Tam też pradziadek chodził i... Czy on tam pracował na etat, czy jakieś fuchy łapał, ja już nie powiem. Z Bali dojeżdżał pradziadek mój, śmiech, Franciszek. Skład win, skład butelek. Czy ktoś wie, co tutaj w tym forcie mieściło się w PRL-u? Nigdy znać, bo mi wyleciało z głowy. No także, części popularno-naukowej nie ma. Jest za to vlog. No vlog wygląda tak, że musiałem sobie, dzisiaj to jestem ubrany aż za ciepło na ten skuter, wiecie? Kominiarkę, rękawiczki mam w torbie tu. Bo jest za ciepło. Mam na sobie kurtkę Polar z ochrony, taką grubą koszulę. Pod koszulą mam golf bawełniany, dzisiaj mi do paczkomatu przyszedł. No, no i pod koszulek tam. A na nogach, na tyłku mam spodnie wojskowe, sukienne, piechoty, wzór 36. To właśnie między innymi w tych spodniach, nie w tych konkretnych, tylko w tym WZ36 żołnierz polski bronił naszej ojczyzny, niech ta będzie jej ojczyzny we wrześniu 1939 roku. Prywatnie mogę dodać, że bardzo fajne portki, jak się psów nie ma. Wykonanie, materiał, sukno podszyte bawełnianą podszewką. Strasznie sierść do tego lgnie, wiecie? No te portki mają to dość i się mychacą. To taka wada. A oprócz tego są bardzo ciepłe. Pod spodem mam kalesony. I jest komfort termiczny. Dzisiaj to aż za ciepło. Aż za ciepło. Ale no w razie czego, jak przyjdzie mróz, a drogi będą odśnieżone, bo to jest warunek. W śniegu nie da rady jechać. Wiem, bo próbowałem. Nie da rady. Zgubiłem wątek. Drogi będą odśnieżone, ale będzie mróz, to ja będę dostarczał, no. I one są na tyle szerokie, te spodnie WZ36 piechoty, że pod spód jeszcze na przykład spodnie dresowe się zmieszczą. Także, że ciepło powinno być, bo to kalesony, no to dresy z takiej też jakiejś bawełny. No i spodnie sukienne. Jest ciepło. Buty kupiłem. Tylko ja mam zawsze problem z tymi butami, bo ja mam takie jakoś nietypową te stopy, a być może jeszcze po tym wypadku też się jakoś poprzestawiały czy co, ale ja mam szerokie, wiecie, takie szerokie mam stopy i zawsze na przykład jak na długość but jest dobry, to ciśnie po bokach. No to kupiłem buty takie na zimę, no, marzło mi jednak, wiecie, w pół butach jeździłem, 3 pary skarpet zakładałem, dwie pary, a powinienem 3, bo w 2 parach było mi tak trochę chłodnawo. I kupiłem ciut za duże, rozmiar 45. Za długie są, ledwo mi się mieszczą tutaj, o tutaj. Te buty akurat nic specjalnego. Made in China, wyprodukowane w Chinach. Ciepłe. Za duże, no ale niech ta trochę posłużą, nie? To potrzebuję ich tak naprawdę tylko na ten skuter.
Bo zimą, nawet jak jest mróz, to ja zakładam oficerki, ja w oficerkach chodzę. Mam te oficerki. Onuce też mam, to czasami jak nie idę gdzie w gości, że będę musiał buty ściągać, no to się onucami obowiązuje. No bo tak lubię, no. No i co? Także tak, tak to wygląda. Vlog, czyli taki pamiętnik internetowy. Składałem dzisiaj orzeczenie, wniosek o wydanie powtórnego. Znaczy tam nie ma wyróżnione, czy powtórnego, czy niepowtórnego, ale w moim wypadku to jest wydanie powtórnego orzeczenia o niepełnosprawności. Mam czekać na termin na komisję lekarską. Jak 3 lata temu, czy 4, 3 chyba, składałem, no to była akurat, wszystko było zdalnie i nie musiałem nigdzie już jechać. I mi na podstawie dokumentów wydali, nie? Umiarkowany stopień niepełnosprawności, uszkodzony układ nerwowy, uszkodzony narząd ruchu. No mam nadzieję, że mi nie obniżą tego stopnia. Lekki to na pewno dostanę, bo ja mam na stałe w kości wbite gwoździe śródszpikowe. Układ nerwowy jak był uszkodzony, tak jest. Tu mam niedoczulicę na tym prawym udzie i na lewej łydce mam niedoczulicę. Oprócz tego drętwienia, mrowienia, zimno w stopy. Takie są objawy. A no i z tym kręgosłupem, ale w sumie to nie drążyłem tematu. Tam były zwyrodnienia kręgosłupa, mrowienia w dłoniach. Mam to podobno właśnie od tego. Mrowią, drętwieją, mrowieją dłonie. ...257 przez Zabierzów kiedyś jechał. Przez Zabierzów jechał i przez Stanisława Kmity. I stąd chyba 208 jeździło też. Dlaczego tak się wznieciłem na sam widok? Bo przecież nowego kleparza to rzadko, ale zdarzało się, że stąd jeździliśmy do Balic. Zdarzało się. Ale przeważnie to albo z Czarnowiejskiej, albo z pętli z tego. 257, pokićkało mi się. 257 do Naramy jedzie, a do Balic przed Zabierzów to 258 było. Weryfikacja wszystkiego, co się słyszy, o ile komuś na tym zależy. No bo ten motorniczy biegł, nie wiem po co, zatrzymał się przed drzwiami i coś rozmawia z kimś. Weryfikacja wszystkiego, co się słyszy, no zależy, jakie kto ma priorytety, bo jakbym usłyszał, że 257 jedzie do Balic, to czy by mi się chciało to sprawdzać, skoro byłoby mi to niepotrzebne? No. Dlatego nie raz mówiłem, żeby najlepiej nie polegać na tym, co ja tu mówię, tylko samemu sprawdzać, bo nie celowo, a przez przypadek mogę się przejęzyczyć, może mi się też coś pomylić, no. Ja się tak czasami przyjmuję deklinacją, a dzisiaj słuchałem jakiegoś profesora o Krakowie mówił i zamiast powiedzieć w cudzysłowie, powiedział w cudzysłowiu profesor, a ja nie śkulony, nie łucony, a wiem, że się mówi w cudzysłowie, a nie w cudzysłowie. No. I co, taki profesor powiedział w cudzysłowiu i teraz ktoś usłyszy i będzie mówił, ale profesor powiedział w cudzysłowiu, to się mówi w cudzysłowiu. No profesor też człowiek, ma prawo się pomylić, nie? Taka sytuacja. No dobra, prawdę powiedziawszy, taki ten vlog trochę o niczym, no ale no cóż. Za chwilę zaczynam zmianę, za 8 minut. Także muszę wam pożyczyć miłego dnia. Wiecie, vlog o niczym, a ja mam tyle do powiedzenia moich takich przemyśleń i jakoś o głupotach gadam zamiast o istotnych sprawach, o moich przemyśleniach, o tym, co się dzieje z ziemią, o sprzedawaniu ziemi, o ojcowiźnie,
o tych wszystkich zmianach, co tu zachodzi, zachodzą, o tym, jak pamiętacie, ilu nas na przykład krakowiaków było na Błoniach, od Balic, od Olszanicy, od Zabrzeżowa, od Mnikowa, od Morawicy, od Aleksandrowic, tu z tych wiosek krakowiacy w naszych strojach, w naszych... No kobiety to dłużej jakby kultywują te tradycje noszenia strojów ludowych, ale i mężczyźni, chłopi, włościanie w sukmanach, w naszych szerokich trzosach gospodarskich, tyle ludzi, tyle tłumu. No halo, halo, my krakowiacy jesteśmy bardzo ważnym i istotnym. Jesteśmy, czy byliśmy, czy też używać czasu teraźniejszego, czy przeszłego, bo to jakoś zanika chyba, ale nie może zaniknąć, no, dopóki ja żyję. Gdyby moja małżonka była śmielsza, to ja bym normalnie w stroju naszym, w sukmanie, jakieś filmiki kręcił z Krakowa. Tam na Prądniku jest na przykład taka legenda, jest takie wielkie drzewo rośnie i jest związana z tym drzewem legenda. Przecież ja mógłbym nawet krótko, parę słów, 5 minut, ale w tej naszej sukmanie, w trzosie, w czapce, rogatywce, o bramie floriańskiej, króciutko, o jakimś kościele, o sukiennicach, albo przejechać się. Wiecie, wczoraj byłem w Borku Fałęckim i tak jak jest Zakopianka w stronę Zakopanego i gdzieś tak w lewo trzeba odbić i takie wielkie drzewo, dąb, pomnik przyrody tam stoi. A obok tego drzewa, tak no po prostu pięknie wpisująca się w ten zanikający krakowski krajobraz, chata drewniana. Z tego oknami starego typu, drewnianymi, dubeltowymi, skrzynkowymi. Jest pięknym gankiem, z tymi detalami ciesielskimi, tak ładnie. To teraz no przeważnie maszyna robi, jakoś maszynowo jest zrobione, a kiedyś to cieśla robił. Cieśla robił i snycerz robił, no. No i żeby tam też pojechać i w sukmanie stanąć obok tego pomniku przyrody, w tle ta chałupa i powiedzieć parę słów o dawnej wsi Borek Wałęcki, nie? Ale cóż, jak Katarzyna, Katarzyno, no nie gniewaj się, ustosunkuj się jakoś do tego, co ja mówię. No ja rozumiem, nie każdy ma taką śmiałość, no ale co. I paradoksalnie ja uważam się za człowieka nieśmiałego. I w Półtusku bym tak nie zrobił. Ale w Krakowie to, o co mnie to? No co mnie to? Nawet jak tu zdarza się, że ktoś coś zaczepi niemiłego, powie na ulicy, czy coś burknie, ja tego człowieka widzę najprawdopodobniej pierwszy i ostatni raz w życiu i w ogóle mnie nie interesuje, co on tam sobie burknie pod nosem. A w małym mieście, w małej społeczności, no to jednak trzeba jakoś non-stop te same twarze, non-stop ci sami ludzie i trzeba jakoś z tymi ludźmi żyć, prawda? A ludzie są różni, nie? Różni. Tak jakbym zaczął paradować na rynku w Półtusku w stroju krakowskim, zaraz wszyscy by się patrzyli, zbiegowisko, by zaraz gadali, a co to się działo, a o matko, no wiadomo. I byłoby tacy, niektórzy by chwalili, inni by ganili i o, ale obciach, co on przywdział, w czym on paraduje. A tu, co mnie to obchodzi? Co mnie to obchodzi? Ja mam swoje zdanie, ja swój styl, ja nikogo nie w jakiś taki sposób nachalny do niczego nie przekonuję. Każdy ma swój rozumnik, swoim rozumem się kieruje. No, ale ta końcówka się wydłużyła, a ja muszę zakładać hełm, czyli kask i ruszać, rozwozić po Krakowie. Ale byłby numer jak... A zresztą nieważne, jaki byłby numer. No, to na razie kwadrans ględzenia, to aż nadto. Tak myślałem, że ten na Facebooka to tak do 10 minut coś tam powiedzieć, coś tam pokazać, no ale się wydłużyło. Także na razie, cześć. Miłego dnia wszystkim. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car.